Cześć, jestem Robert i z przyjemnością zapraszam Cię do obejrzenia pierwszego odcinka z serii poświęconego fizyce. Materiał przygotowałem w oparciu o nową podstawę programową, jaką zafundowała nam dobra zmiana. Pierwszy odcinek wprowadza Was w wiedzę tajemną fizyków. Będzie to lekcja organizacyjna. Serię nazwałem Fizyka od podstaw. W końcu od czegoś trzeba zacząć, a jak wiecie, najlepiej jest zaczynać od początku. Z tego też względu materiał przewidziany jest dla klasy 7 szkoły podstawowej. Jednak pozostali uczestnicy zajęć też będą się tu dobrze bawić. Fizyka to nie tylko reguły i wzory, ale cały otaczający nas świat. Skoro mamy uczyć się już o fizyce, to dobrze byłoby zadać sobie pytanie, czym to się w ogóle zajmuje? Świetnie, jak ktoś powie, że gwiazdami, zderzeniami, grawitacją, ruchem czy prądem, a nawet płaską Ziemią. Pewnie ma sporo w tym racji, a świetnie zobrazuje to symulacja zderzenia dwóch galaktyk, Drogi Mlecznej i Andromedy. Bo fizyka zajmuje się wszystkim, co nas otacza. Czyli tak jak na symulacji, całym kosmosem, tak wielkim jak te galaktyki właśnie. Lub tak małym, że aby go dostrzec, należy posłużyć się mikroskopem. Może być też Tyci, gdzie jego wykrycie odbywa się poprzez różnego rodzaju detektory. Aby jednak odróżnić fizykę od filozofii, fizyka temu wszystkiemu, co nas otacza, próbuje przypisać równania i wzory, które pozwalają przewidywać. No właśnie, co przewidywać? Może ten rysunek Wam podpowie. Fizyka pozwala określić przeszłość, teraźniejszość i przyszłość z lepszym lub gorszym skutkiem. Czyli najogólniej rzecz ujmując, pozwala, a nawet pomaga określać zdarzenia w czasie, określi ich naturę i sposób działania. Wyjaśnia mechanizmy działania wszechświata i jego budowy. Żeby nie być gołosłownym, możemy na przykład, znając parametry ruchu pojazdu, przewidzieć jego drogę hamowania na śliskiej powierzchni. Pozwala przewidzieć czas, jaki jest potrzebny, by przebyć pewien dystans. Wskazuje miejsca w układach planetarnych, w których mogą znajdować się planety, lub na podstawie tych miejsc określa czas, jaki potrzebują, by wykonać pełen obrót wokół gwiazdy. Wymieniłem najprostsze formy przewidywania zachowania w przyszłości, które będziecie mogli obliczyć na lekcjach fizyki we własnym zakresie. Wymienione przeze mnie zagadnienia można byłoby wrzucić w pewne działy. Takie główne działy fizyki, które poznacie w klasie 7, to ruch na przykład. W nim będziemy rozmawiać właśnie o ruchu, czyli sposobie przemieszczania się ciał i przedmiotów. Później poznacie oddziaływania, pewnie te najprostsze. Następny dział to będzie energia i różnego rodzaju jej przemiany. Na rysunku macie na przykład zmianę energii wiatru w ruch wirowy łopat, który następnie będzie przekształcać ją w energię elektryczną poprzez obrót prądnicy. Z innej strony może być to energia cieplna wytwarzana przy spalaniu węgla lub ropy, co wprost prowadzi do działu ostatniego w tym roku szkolnym – zjawisk cieplnych. Najprostsze zjawiska cieplne, które poznacie, a które wykorzystujecie codziennie w kuchni, to gotowanie wody na herbatę. Z takiego gotowania można wyznaczyć straty ciepła czy czas potrzebny do zagotowania określonej ilości wody. Można też, znając niektóre parametry, określić, ile tej wody ktoś nalał do czajnika bez sprawdzania jego masy. Aby rozmawiać o fizyce, powinniśmy wiedzieć, co ktoś do nas mówi. Tak jak ten pan na przedstawionej grafice po wielu wywodach obliczeniowych stwierdza pewien fakt, opierając się na tezie, może o doświadczenie, które następnie potwierdził obliczeniowo. Pojęcia, które powinny utkwić Wam w głowie, to prawo fizyczne, czyli niezmienne reguły rządzące przyrodą, odnoszą się do ściśle określonego zjawiska. Może to być na przykład prawo powszechnego ciążenia lub Archimedesa. Zasada, czyli stwierdzona doświadczalnie odnosząca się do wielu zjawisk, zasad dynamiki Newtona na przykład lub zasad zachowania energii. Hipoteza zaś polega na przewidywaniu jakiegoś zjawiska, trzeba ją zazwyczaj zweryfikować. Doświadczenie to eksperyment polegający na potwierdzeniu lub obaleniu hipotezy. A teoria powstaje w wyniku przeprowadzonych doświadczeń, wskazuje pewną własność, która się powtarza w podobnych doświadczeniach. Na przedstawionej symulacji możemy stwierdzić, że kulka zjeżdża po równi, ponieważ działa prawo powszechnego ciążenia i ściąga ją ku Ziemi.
Z zasady zachowania energii wynika zaś, że wraz ze zjazdem kulki jej prędkość rośnie, a gdy ponownie podjeżdża z drugiej strony rampy, jej prędkość maleje. Obserwując jej coraz niższe podjazdy na rampę, moglibyśmy postawić hipotezę, że po pewnym czasie kulka zatrzyma się na dole tej rampy. Doświadczenie sprawdzi tą hipotezę i w tym przypadku pewnie potwierdzi ją. Na tej podstawie moglibyśmy stworzyć pewną teorię, że każde ciało puszczone w ruch po pewnym czasie się zatrzyma. Należałoby jednak odpowiedzieć sobie dlaczego i czy zawsze. Kolejne pojęcia stosowane w fizyce, z którymi prawdopodobnie spotkacie się na waszych zajęciach, to nazwy takie jak substancja, przedmiot i materia. Ogólnie w fizyce często te wszystkie pojęcia zastępujemy słowem ciało, fizyczne. Samo pojęcie zaś sobie rozpiszemy. Substancją mogą być na przykład woda, sok, stal czy kamień. Do przedmiotów moglibyśmy zaliczyć samochód lub drzewo, a materii w sumie wszystko, co nas otacza, ale najczęściej mówimy o elementarnych cząstkach, czyli elektronach, protonach, neutronach. Ostatnią kwestią, którą się zajmiemy, to pojęcie zjawiska fizycznego. Są to zmiany zachodzące w przyrodzie pod wpływem działających sił. Mogą to być na przykład, jak na pierwszej grafice, siła tarcia powstała w ruchu obrotowym i pod wpływem dociskania do siebie trących powierzchni, w tym przypadku tarczy szlifierki i arkusza blachy. Pod wpływem działających sił dochodzi do zjawisk fizycznych, na przykład wyrzucenia drobin tej blachy z dużą prędkością w dość specyficzny sposób, bo praktycznie w jednym kierunku. Drugie zdjęcie pokazuje układ słoneczny. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że odległości między planetami, jak i ich wielkości nie mają z prawdą nic wspólnego. Są za małe. Ruch wokół gwiazdy odbywa się po elipsach. Ruch obrotowy wokół Słońca jest związany z siłami i ich równowagą. Jak widać, fizyka znajduje się wszędzie wokół nas i wystarczy zwrócić na nie uwagę. Mam nadzieję, że po tych zajęciach będziecie wiedzieć, czym zajmuje się fizyka, jakie pojęcia są z nią związane, czym jest ciało fizyczne, a czym zjawisko fizyczne. W tej lekcji to już wszystko. Zapraszam na kolejną, która ukaże się, mam nadzieję, niebawem.